Cześć kochani, dzisiaj jest 31 sierpnia 2021, godzina 7, temperatura 14 stopni, deszcz jak jasny gwint pada, no ale nic, mimo to udaje się moim motocyklem w podróż, jadę do Katowic, do Triumfa. No i przed jazdą w deszczu, używając tego preparatu, czyli niewidzialnej wycieraczki, posmarowałem sobie nią szybę oraz szybkę w kasku, także żeby mieć lepszą widoczność deszczu. No i oczywiście od razu łańcuch, bo już miałem na nim zrobione jakieś 350 km, więc wyszedłem z założenia, że warto sobie jednak mimo wszystko posmarować od razu, żeby mieć, że tak powiem, to z bani. I potem pewnie jak już przyjadę z trasy, zrobię te 200 km, to będę znowu oczywiście smarował. Motocykl na razie, jak widzicie, czysty jak łza. No i coś, co oczywiście konieczne, muszę wziąć na tą drogę, to jest zestaw przeciwdeszczowy. Akurat mam tą kurtkę i spodnie Seki, spodnie już mam ubrane. I rękawiczki Richa z Gore-Texem, jak widzicie. Także już raz je sprawdzałem w deszczu, sprawdziły się świetnie, są ciepłe i nieprzemakalne. Jeżdżę dzisiaj na trybie, o właśnie, muszę sobie zmienić ten tryb. Będzie to tryb rain. Jest, w tej chwili mam tryb rain. W tym trybie rain wszystko mi działa tu bardzo czule. Kontrola trakcji ABS. No to w drogę. Salonie. Ukochany salonie w Triumfie.
całkiem fajnie. Tu jak widzicie, cały ten bag jest wszystko suche, także fantastycznie chroni ten element przed deszczem. Ten element zbiornika, owiewek plus te torby. No to na razie. No matko, jak lepiej. Ja no i znowu jadę w tą chmurę, no kurwa. Dobra, dziwny dzień. Ciekawe, czy się wytrzyma ten komplet tych deszczowy, no zobaczymy. No hej drodzy widzowie, jest takie podsumowanie dzisiejszej jazdy, bo wyładowała mi się kamerka na kasku, więc nagrywam wam to podsumowanie aparatem Canon G7X MK2. Jak widzicie, motocykl upieprzony strasznie, no ale zrobiłem nim prawie 200 km, a ponieważ trafiłem niestety w bardzo duże korki, więc stwierdziłem, że to jest bez sensu podawać wam spalanie, bo pojechałem niby sprawdzić, ile on spala, no ale szczerze mówiąc, to muszę zrobić jeszcze raz taki test na spokojnie, w inny dzień i przede wszystkim po innej trasie. No dzisiaj byłem w Katowicach, jeździłem Tridentem 660, no i w potwornym deszczu, to na pewno zobaczycie filmik, więc ale jechało się fajnie. Powiem tak, w kwestii podsumowania, że naprawdę ten motocykl świetnie chroni przed deszczem, bo naprawdę jeździłem się cały dzień nim, no plus tym Tridentem. Powiem wam, to robi robotę, nawet te torby z tych gmoli Heda też robią robotę, także nogi miałem tutaj
całe suche praktycznie. Szyba, mimo że fabryczna, też świetnie dawała radę, podbija te strugi, kask praktycznie miałem czysty. No tylko zobaczcie, oczywiście są ubrudzone buty, no i ta przeciwdeszczówka, która de facto mi też troszkę przemokła, no ale przy tym tej intensywności deszczu, jaki padał, no to naprawdę uwierzcie mi, że się wcale temu nie dziwię. No i też niestety przemokły mi rękawice licha, muszę sprawdzić, czy to wynikało z tego, że mi się gdzieś lało po prostu przez tą, do środka, przez tą przeciwdeszczówkę, czy jest jakaś wada tych rękawic. No fakt faktem, że mi przemokły, woda w środku jest, no więc niby Gore-Tex, a jednak nie dały rady. Natomiast buty, które mam, zobaczcie, to są Alpine Stars Weby z Gore-Texem, ani kropli praktycznie w środku nie ma, więc te buty zdały bardzo dobrze radę, zdały egzamin z wodoodporności. No i motocykl oczywiście też. Powiem wam, szkoda, że te handbary nie są troszkę wyżej, bo tu no tu jak mamy rękę, no to jednak zobaczcie, ten deszcz tutaj trochę zawija i wiatr, więc przydałoby się, jakby on był trochę pod takim kątem. W Austromie to było fajnie zrobione, tam te oryginalne handbary naprawdę dawały radę. No ale nie ma co narzekać, naprawdę ten motocykl jest fantastyczny. No i coś, co wam chciałem powiedzieć na koniec. Te gumy, czyli Michelin Anaki Adventure, powiem wam, są naprawdę fantastyczne w deszczu. Dzisiaj jeździłem na nich bez problemu, tak dobrze odprowadzają wodę, że aż po prostu byłem zdziwiony. Można się na nich nawet oczywiście spokojnie składać, powiem wam, i ten przód, i tył. Plus systemy kontroli trakcji ABS dają bardzo dużą pewność prowadzenia tego motocykla. Także powiem wam, że no, potwierdzam jeszcze raz, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tego sprzętu, że akurat wybrałem ten motocykl, a nie inny. No i tak, mówiłem na początku, no nie ma sobie pogody dla motocyklistów, tylko są źle dobrane ubiory, prawda? Także jak widzicie, o, przeciwdeszczówka, no dała tam w miarę rady, no troszkę przemokła, no ale powiedzmy przy tym deszczu, który był, no to nie będę się czepiał, bo naprawdę była taka nawałnica, że mi się dosłownie lało tędy, o, zobaczcie. Przez szybę mi ten nawał deszczu się wlewał do środka, więc mogłem spokojnie tą deszczówkę spijać. No w każdym razie naprawdę jestem zadowolony, bo ubiór się sprawdził, no poza rękawicami, no rękawice mi przemokły, no ale tak mówiłem wcześniej, muszę sprawdzić, czy to było spowodowane tym, że mi po prostu przysiągało do środka woda, czy one gdzieś tam przeciekają z zewnątrz. No nigdy nie miałem problemu, raz jechałem też w nich w deszczu, było ok, no teraz nie wiem, ale jestem zadowolony, cel dzisiejszej jazdy wyznaczony, się sprawdził, czyli to, co miałem zrobić, ten test, zrobiłem Tridenta i zrobiłem sobie test na motocykla mojego też. Pozdrawiam serdecznie.